Dzień dobry, dzisiaj gościem OX.pl jest pan Grzegorz Szczechla. Zgadza się? Zgadza się, dzień dobry. Łączymy się z Ustroniem i na razie nie będziemy biec z przeszkodami. Na razie porozmawiajmy może tak trochę, bo jest pan nauczycielem języka, nauczycielem biologii w Koperniku. Tak, tak, biologii dokładnie, w Liceum Kopernika. Właśnie, jak się pan uczy? Jak mi się uczy zdalnie? Tak, na przykład zdalnie i w ogóle stacjonarnie też. To jest zupełnie inne nauczanie zdalne. No, generalnie bardzo lubię tą pracę, natomiast teraz jest na pewno inaczej. Chciałby pan już wrócić do tych stacjonarnych zajęć, tak? Bardzo, bardzo. No wiadomo, że tutaj jest przez to, że jest zdalnie, jestem trochę ograniczony w swoje pomysły. Bo tak to jak na przykład co się da, no to na biologii kroimy i tak dalej. Także no tutaj jak jest zdalnie, to niestety już to takie fajne nie jest. No bo wiadomo, że jak uczeń sam sobie coś pokroi, na przykład jakieś oko, serce, mózg, cokolwiek. No właśnie chciałem pytać, co kroicie? Wszystko co się da. No ostatnio włożyliśmy mózg do miksera i sprawdzaliśmy jego skład, także... Rozumiem, czyli rozpoczynamy od tej strony wywiad. Dobrze, mózg do miksera, a czyj mózg? No akurat świński. Świński, akurat. Sprawdzaliśmy po prostu skład mózgu. Potem jest takie fajne doświadczenie na to, żeby sprawdzić, z czego jest zbudowany. No, oczywiście nie zrobiliśmy tego tylko po to, żeby wsadzić mózg do miksera, że to tak naprawdę to był blender, ale to już są szczegóły. No ale inne zajęcia z anatomii też są fajne. No, natomiast no, wiadomo, że wobec zdalnie to już nie jest to samo, jak uczeń ma skalpel w ręce, kroi choćby to oko, które się na niego patrzy, to proszę mi wierzyć, że te zajęcia są na pewno lepsze niż sucha gadka. No tak, no to czyli to właśnie, to czyli praktyka, krojenie różnych rzeczy. Dobrze, ciekawa sprawa. To na pewno wiele ludzi dałoby się pokroić, żeby wrócić na nowo do szkoły na takie lekcje biologii. Dobrze, zostawmy na chwilę biologię. Dlaczego barbariany wszystkiego rodzaju? Niech pan wytłumaczy, o co chodzi tym, którzy nie mają pojęcia, o co chodzi z tym biegiem, z przeszkodami. Pan w nich uczestniczy, jest pan mistrzem Polski, podwójnym nawet. Tak, no z tego roku podwójnym, tak wyszło. No generalnie barbarian to jest właśnie bieg z przeszkodami. No i właśnie tutaj w Ustroniu Wiśle organizujemy tego imprezę już od 5 lat, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. No tutaj jest zawsze ponad tych 1000 startujących. W tamtym roku w Wiśle było prawie 5000, także to już jest duża ilość osób startujących. No i to są różne grupy osób, które startują. Jest grupa osób, która po prostu traktuje to jako wyzwanie i jako dobrą zabawę. Ze znajomymi się zapisują, pokonują te przeszkody. Są przeszkody typu, dużo jest przeszkód typu fan, takie, które na przykład wyrzucają ludzi do basenów. Oni muszą tam, lecąc do Supermana, w zasadzie do dzwonka dolecieć i do basenu klas. Także jest na przykład szatkownica, która zrzuca ludzi na przykład też do jakiegoś basenu. No i generalnie jest grupa ludzi, którzy po prostu traktują to jako zabawa, wyzwanie, ogromne, fajne doświadczenie, poznanie nowych ludzi. To jest jedna grupa, a druga grupa to się ściga. No, ja jak startuję, no to właśnie się ścigam. Czy jest ta kategoria elit, którzy się ścigają, a druga grupa to traktuje to jako wyzwanie. Oczywiście to nie jest też oczywiście łatwe wszystko, prawda? Ale oni sobie tam na przykład właśnie pomagają też na tych przeszkodach, poznawają się, no generalnie świetna zabawa, także. A jakiś trening jest specjalny? Pan jakoś specjalnie trenuje? Specjalnie, no ja trenuję mniej więcej 10-11 razy w tygodniu. No wiadomo, biegam, ale to jest bardzo fajny ogólnorozwojowy trening, bo ja schodzę na ściankę wspinaczkową, i siłownia, no wiadomo, bieganie, teraz zważywszy, że jest siłowniami jak jest, no to kettle idą w ruch, także no to jest, myślę, że w ogóle trening do biegu z przeszkodami jest super, no bo wiadomo, jak tylko biegam, no to obciążam tylko w jakiś sposób te stawy. No natomiast tutaj i wytrzymałościowo, i siłowo, i technicznie
Także nie ma, nie, ta jedna płaszczyzna nie jest tak jakoś bardzo obciążona, także myślę, że w ogóle trening do biegu przeszkodowych, żeby się w ogóle przygotować, ludzie tak w ogóle fajnie to traktują, że na przykład zapisują się na Barbariana i traktują to jako cel, czyli przygotowanie na przykład półroczne, no i właśnie traktują jako cel, żeby świetnie wypaść tam, czy to dobrze poprawić się i to Barbarian ich weryfikuje, jak się przygotowali. No tak powiedziałem, zdrowo, no i też no, nie wygląda się jak kuderlak, którzy w sensie jak na przykład tylko biegamy. No. A kontuzje jakieś były? Pytać, ale też no, no muszę też dźwigać ciężary. No, A kontuzje były jakieś? O, to pełno. To wiadomo, że czy akurat wbrew pozorom na Barbarianie, stricte na zawodach, ja też na zawodach sobie nigdy nic nie zrobiłem. Wbrew pozorom to my mamy na tylu uczestników dwie interwencje. To ja myślę, że to naprawdę nie, że jakieś tam skręcenie na przykład w jakimś potoku, ale to okazuje się, że na zwykłych biegowych jest zdecydowanie więcej interwencji. No, jak dostaję raport na przykład od ratowników, no to są kosmetyka w zasadzie, tu jakieś zdarte, a takie jakieś faktycznie poważniejsze, to wbrew pozorom to jest bardzo bezpieczne. Mamy na tych przeszkodach też materace, także mamy doświadczenie, żeby to było i fajne, i czasami trudne, ale przede wszystkim bezpieczne. Także no, zabezpieczamy ogromną ilość materacy tam, gdzie trzeba. Także. A, to dobrze. A dieta jest jakaś specjalna? Pan ma jakąś dietę? No ja mam akurat, jestem na diecie pudełkowej, także mam wszystko wyliczone kalorycznie, także u mnie się wszystko spina. Także to jest akurat komfort. A dlaczego nie żużel po tacie? Dlaczego nie żużel? To jest dobre pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Znaczy, tata zawsze nas tak nastawiał, żebyśmy nie szli jakoś profesjonalnie do sportu. Wiedział, z czym to się wiąże. On nas, żeby pokazywał nam wszystkie sporty, jakie były możliwe, natomiast zawsze nas namawiał do amatorskiego sportu. No nie posłuchaliśmy jakoś. Ale to była fajna droga, bo naprawdę pokazał nam wszystko, także. Ale akurat żużla właśnie tak nie, chyba wiedział z czym to też się, on wiedział, z czym to się wiąże, a akurat żużla nam nie pokazywał jakoś tak, żeby jakoś nas tam zachęcić, czy coś może w tym kierunku. Cieszę się, że w ogóle rozmawiamy w tym grudniu przed świętami jeszcze, bo miał być pan na Teneryfie, tak? Tak, tak. No mistrzostwa Europy zostały odwołane i czy ja i tak bym na nie, nie pojechał, zważywszy na to, że dosyć ciężko przyszedłem COVID. A czy może powiem tak, ciężko jak na mnie, tak jak myślałem, że. No właśnie, jest pan sportowcem, więc powinno być lepiej, prawda? Jakoś tak mniej no właśnie, inwazyjnie. Dlatego, że tak powiedziałem ciężko. No, nie byłem podłączony, wiadomo, do respiratora i tak dalej, natomiast. Kondycja na pewno. Te dwa tygodnie to była po prostu masakra. Ja zjadłem więcej tabletek przeciwbólowych niż przez całe swoje życie. I czy te dwa tygodnie to jeszcze można powiedzieć luz, bo no dobra, przecierpiałem te dwa tygodnie i okej. Okay. Natomiast ten okres po-covidowy był dla mnie bardzo ciężki. W zasadzie cały czas jest, bo to, co się stało z moją wydolnością, to w ogóle jakiś koszmar. Może siłowo nie straciłem, ale wydolnościowo, tak sercowo, naczyniowo, czy to tak naczyniowo bardzo. To ja już dwa miesiące, odkąd wznowiłem treningi po COVID-zie, cały czas się nie mogę dozbierać, no i pozbierać. A najbardziej takie, można powiedzieć, frustrujące jest to, że neurologicznie po prostu mi namieszał COVID-zik. No po prostu mam takie lagi umysłowe, no po prostu idę do pokoju, nie pamiętam po co szedłem, zapominam słów, dzwonię do kolegi, zapominam po co do niego dzwoniłem. Znaczy teraz już nie jest tak, jak na początku, jeszcze mi się to zdarza, ale już w mniejszym stopniu. Natomiast akurat, no minna płuca nie, tylko właśnie można powiedzieć bardziej tak wydolnościowo poszło i tak neurologicznie. Rozumiem. A myślałem, że przy moim trybie życia, no właśnie, to ja w ogóle nie poczuję. A powiedział pan też o tych tabletkach przeciwbólowych, tak faktycznie bolały pana mięśnie, tak, stawy? No właśnie z plecami, to ja w zasadzie, nie wiem czemu akurat na plecy tak mi się rzuciło, że
że no, ja w zasadzie wstawałem tylko po to, żeby zjeść tabletkę i spałem dalej. 16 godzin dziennie spałem. Wyobrażam sobie, pan redaktor, że puszczałem na przykład Netflixa 30 minut i się zmęczyłem oglądaniem Netflixa i musiałem się spać. Także no, to faktycznie, nie wyobrażam, bo krótko mówiąc, ciężko mi sobie wyobrazić, jak osoba z małą wydolnością, starsza, musiałaby to przechodzić, to jakby na przykład to miałby jakieś odniesienie na przykład do spadku na przykład wydolności. U mnie to było z 30%. A jest pan młody, wysportowany, prawda, co dopiero inni, no, którzy, tak. Zaczęło mnie chodzenie po schodach po COVID-zie, także liczę, mam nadzieję, że... A wie pan, gdzie się pan zaraził? Jest to do określenia? Ale no nie, tak jakby patrząc na ileś dni po objawach, to no najprawdopodobniej to była szkoła. Także no, teraz można powiedzieć, że czuję się komfortowo, aczkolwiek jak będzie tylko możliwość, może wręcz też bardziej dla przykładu, nie będzie jakiś kolejek, to od razu po szczepionkach. Niestety pan zresztą też widzi, jak to teraz wygląda, że na mediach społecznościowych jest nagonka straszna. Ludzie też boją się, rozumiem. Ale pan, mimo że pan przeszedł, ma pan świadomość, że po prostu warto się zaszczepić i będzie pan to robił? Na pewno podpisuję się pod tym dwoma rączkami. Dlatego, że no, też wiem, jak ona działa. Po prostu bardzo mnie to w ogóle brawa dla naukowców, jak oni to ogarnęli pod względem technologicznym. Tak ludzie mówią, że to jest na szybkości robiona szczepionka, co jest oczywiście nieprawdą, bo tak naprawdę tą szczepionkę robili 17 lat. Ona w zasadzie ten ostatni etap, jak już mamy tą określoną koronę, to faktycznie on był przyspieszony, natomiast całość, jeśli chodzi o szczepionkę genetyczną, to jest 17 lat pracy i pod względem sprytu, jak ona jest zrobiona, no to po prostu petarda. No. Dlatego no, nie wiem, czy pana to interesuje, jak to tam działa, ale pewnie pan dobrze też wie. Tak, akurat interesuje. Na pewno też się nie umawialiśmy, że będziemy mówić, bo ktoś po... Można porozmawiać, jak pan chce. No właśnie, więc ja mam nadzieję, że może w takim razie musimy zrobić drugi odcinek. O, bo aż mikrofon mi wypadł z słuchawkami. Niestety muszę panu tutaj przerwać i zakończyć rozmowę. Ja mam nadzieję, że w przyszłym roku, który będzie normalniejszy, będzie dużo i występów tych właśnie barbarianowych, że tak powiem, i dużo zdrowia życzę panu i tego, żeby po prostu w szkole też było wszystko w porządku i będziemy się w takim razie łączyć może po szczepionce, kiedy ja też będę już po. O. No, oby, no, oby tak było. Oby tak było, żeby ten przede wszystkim rok był normalny, bo mówię przyszły, bo to co... Ja to jeszcze okej, ale naprawdę mi jest tak szkoda tych choćby licealistów, co mają te studniówki podwoływane. To jest na nich 1/3 bycia w liceum. Także no, jest naprawdę tak szkoda. O innych osobach oczywiście. Wiadomo, że... Tak, każdy coś stracił, czy... Każdy traci niestety, taka jest prawda. Także też również życzę wszystkiego dobrego w nowym roku. Bardzo dziękujemy, dziękuję. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Naszym gościem był pan Grzegorz Szczekla. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.